25 maja w Oświęcimiu odbyła się jedna z ważniejszych sesji Rady Powiatu – sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu Powiatu. Po zakończeniu roku budżetowego Rada Powiatu ocenia Radę Zarządu w zakresie działalności finansowej. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego za zeszły rok przez skarbnika powiatu panią Katarzynę Wanat oraz pozytywnej opinii komisji rewizyjnej nastąpiło głosowanie, w wyniku którego udzielono absolutorium zarządowi powiatu oświęcimskiego. W trakcie sesji radny Andrzej Skrzypiński podzielił się uwagami dotyczącymi pracy zarządu powiatu. W mojej ocenie, ja pan przewodniczący raczył udzielić pierwszeństwa wypowiedzi w imieniu klubu. Ja nie mogę się wypowiedzieć w imieniu klubu, wypowiadać się w imieniu własnym. Gdyby dano możliwość głosowania nad absolutorium radnym Rady Powiatu dla poszczególnych członków zarządu, myślę, że to głosowanie z wykonanych obowiązków, to głosowanie by wyglądało zupełnie inaczej, niż będzie wyglądało za chwilę. Tak jak powiedziałem, zarząd powiatu uzyskuje absolutorium z wykonania budżetu. Sprawozdanie z wykonania budżetu nie pozostawia zbyt wielkiego pola manewru nawet największym kontestatorom działalności zarządu, począwszy od nadwyżki budżetowej w zeszłym roku przez przekroczenie wykonania dochodów budżetu powiatu, realizację wszystkich zadań zapisanych w planie budżetowym. Jednak ja mam pewne uwagi co do wykonywania swojego obowiązku przez poszczególnych członków zarządu powiatu, dlatego że w mojej ocenie nie wszyscy wykonują te obowiązki należycie. Każdy, kto przyjął obowiązki członka zarządu powiatu, musi się liczyć z tym, że ma trochę więcej pracy niż zwykły radny. Nie będę używał personalnie, bo to chyba nie o to chodzi. Niemniej mamy sytuację też taką dzisiaj, że w dniu najważniejszego głosowania dla zarządu jednego z członków zarządu nie ma. To jest też pewien symptom. Ja będę miał do pana starosty później prośbę, żeby przedstawił na następnej, albo może jeszcze na następnej sesji Rady Powiatu, jak wygląda frekwencja na posiedzeniach zarządu, poszczególnych członków zarządu. Proszę to potraktować jako mój wniosek do zarządu powiatu. Zestawiając ze sobą te dwie okoliczności, moją osobistą ocenę pracy, też byłem członkiem zarządu powiatu przez 4 lata, poszczególnych członków zarządu, a wykonanie budżetu zarządu powiatu za zeszły rok jako takiego, nie potrafiłbym postawić wniosku o odrzucenie absolutorium dla zarządu. Natomiast z uwagi na to, co powiedziałem, nie potrafiłbym również postawić wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi. O ile wiemy doskonale, że główny ciężar wykonania budżetu powiatu spoczywa na panach starostach, na panu staroście Starcu i panu staroście Jurzaku. I szanowni panowie, do waszej pracy i wykonywania przez was obowiązków ja właściwie uwag nie mam. Podsumowując to moje wystąpienie, ja osobiście wstrzymam się od głosu na udzielenie absolutorium z powodu argumentacji, którą tutaj przytoczyłem, jednak nie jest to stanowisko klubu radnych, które reprezentuję. Dziękuję bardzo. 20 radnych głosowało za, wstrzymało się 4. Pomimo wyrażenia wątpliwości radnego Andrzeja Skrzypińskiego, Rada przyznała absolutorium i jak podkreśla starosta powiatu Zbigniew Starzec, to zasługa wręcz wzorcowej współpracy wszystkich samorządowców. To jest dla mnie ogromny sukces, dla mnie i dla całego zarządu. Jest to sukces całego samorządu powiatowego. Nigdy w historii nie było tak, że absolutorium przeszło bez większych zgrzytów, bez głosów sprzeciwu. To znaczy, że praca tutaj na niwie samorządu powiatowego idzie w fantastycznym kierunku i dobrze się układa pomiędzy wszystkimi radnymi. Bardzo się z tego cieszę. Jestem dumny, że mogę być kierownikiem takiego zarządu. Jestem dumny z tego, że mogę być radnym Rady Powiatu w tej kadencji, bo dużo się dzieje, wiele się dzieje i dużo dobrego. To jest klucz wszystkiego.
dobra współpraca, tak jak mówią wszyscy, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Także pracujemy wszyscy dla wszystkich mieszkańców powiatu oświęcimskiego i fajnie, że zacierają się granice, że radni gminni nie patrzą tylko przez pryzmat swoich gmin, ale również patrzą przez pryzmat innych gmin, gmin swoich sąsiadów. To jest cudowne. Ja powiem, że to jest ogromny sukces i to jest ogromny dla mnie prezent z okazji Dnia Samorządowca.